to zaczynamy. Widzisz teraz mapę, mapę Polski. Na mapie zaznaczone są różne miejscowości, miasta, większe i mniejsze. Spróbuj odszukać biskupin. Przyjrzyj się dokładnie, gdzie leży i słuchaj. Około 30 km na północ od Gniezna, na półwyspie wcinającym się w wody jeziora Biskupińskiego, w 1933 roku dokonano całkiem przypadkowo jednego z najbardziej sensacyjnych odkryć w dziejach polskiej archeologii. Podczas kopania torfu pewien gospodarz natrafił na tkwiące w bagnie drewniane pale. Zainteresował się tym miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer i poinformował o znalezisku uczonych z Uniwersytetu Poznańskiego. Okazało się, że pod lustrem jeziora na głębokości około metra znajduje się rozległa osada z czasów, kiedy nie istniało jeszcze państwo polskie. Zachowała się w wyjątkowo dobrym stanie, gdyż woda uchroniła drewno przed rozkładem. Dzięki temu naukowcy mogli przeprowadzić rekonstrukcję domów, ulic i wałów ochronnych oraz dokładnie poznać życie mieszkańców. Trudnili się oni głównie uprawą roli i hodowlą zwierząt. W ramach eksperymentu archeolodzy naśladują ich codzienne zajęcia. W Biskupinie możemy więc zobaczyć poletka ze zbożami, stajnie z konikami polskimi, zagrodę z owcami i kozami. W odtworzonych piecach wypieka się chleb i wypala naczynia ceramiczne w taki sposób, w jaki robili to 2500 lat temu mieszkańcy osady. Dla mnie brzmi fenomenalnie. A jeśli dla Ciebie to, co przeczytałam, jest za mało i nie potrafisz sobie tego wyobrazić, to zapraszam, obejrzyj film, który podlinkuję. Udanego oglądania. A teraz uwaga. Otwórz zeszyt w trzy linie. Ten do języka polskiego. Mam nadzieję, że jest w domu. Zapisz. Lekcja zdalna. 1. Pod spodem, dowolnym kolorem. Ty jesteś w tym momencie dzieckiem swojego tygodnia. Ty rządzisz kolorami. Zapisz datę. 9 listopada 2020 rok. Pod spodem temat biskupin. Jak już to zrobisz? Zerknij i przepisz do zeszytu to, co wyświetla ci się na ekranie, czyli informację o tym, czym zajmuje się archeologia. Najpierw przeczytaj, a później przepisz. Pamiętaj, postaraj się nie robić błędów ortograficznych. Powodzenia. Jak skończysz pisać, przejdź do kolejnej części zajęć. Mam nadzieję, że wszystko w zeszycie, to co miało być, już jest zapisane, czyli definicja archeologii. A teraz otwórz swój podręcznik. Część drugą oczywiście, na stronie 14-15 i masz tam jeszcze obrazek, ilustrację, na której znajduje się biskupin. I dodatkowe informacje, na przykład z czego szyto ubrania, czego używano do polowania, czym kryto dachy drewnianych domów w Biskupinie, czym wykładano ścieżki. Popatrz uważnie i przeczytaj wszystkie dymki, w których mieszkańcy Biskupina opowiadają o swoim życiu. Będzie Ci to potrzebne do wykonania za chwilę zadań w kartach ćwiczeń. Spróbuj sobie odpowiedzieć na pytania, które znajdują się na stronie 15. Co na ilustracji zainteresowało Cię najbardziej? Bo mnie na przykład to, że z suszonych ziół robiono lekarstwa. Ciekawe. Chciałabym wiedzieć, co to były za zioła i do czego je wykorzystywano. Albo to, że na przykład zwierzęta
trzymano w zimą w domu. Teraz sobie wyobraź, że w swoim domu trzymasz na przykład krowę, albo kozę, albo świnię. Nie tylko tego uroczego pieska, albo kotka. Następnie przeczytaj, z jakich materiałów budowano domy, z jakich wykonywano narzędzia. Pomyśl, czy twoim zdaniem życie mieszkańców tej osady było łatwe czy trudne? Czy chciałabyś żyć w tamtych czasach? Ciekawe. Pokażę ci jeszcze kilka ilustracji z Biskupina. Tak wygląda wejście do osady. O, warsztat tkacki. Ale nisko. Ty masz pewnie w domu kuchenkę gazową albo indukcyjną. To teraz wyobraź sobie, że mama musi rozpalić ognisko i ugotować obiad właśnie na ognisku. A ty zjesz zupkę z takiego na przykład glinianego naczynia. Moim zdaniem ciekawie wrócić do tamtych czasów i przypomnieć sobie, dowiedzieć się, jak kiedyś żyli ludzie. Otwórz część drugą swoich kart ćwiczeń na stronie 16-17 i zajmiemy się teraz zadaniem pierwszym, czyli tym. Widzisz? Mam nadzieję. Na podstawie informacji z podręcznika, strona 14-15, mam nadzieję, że pamiętasz wszystko, a jak nie, to zawsze możesz wrócić do podręcznika. Uzupełnij zdania wyrazami we właściwej formie. Na górze, w rameczkach, masz napisane wyrazy w takiej formie podstawowej, a ty musisz je tak odmienić, żeby ładnie brzmiały w zdaniu. Na przykład, dawno temu w Biskupinie narzędzia wyrabiano z metalu lub drewna. Pozostałe zdania spróbuj uzupełnić samodzielnie. Wierzę, że ci się uda. Pamiętaj, żeby sobie później ten tekst przeczytać i sprawdzić, czy brzmi ładnie, prawidłowo. Powodzenia. Pamiętaj też, że w każdej chwili możesz zapauzować ten film, wykonać zadanie i włączyć go dalej. I posłuchać, co masz robić dalej. No chyba, że wiesz wszystko doskonale, no to wtedy pracuj samodzielnie. Teraz zadanie drugie. Przeczytaj napis, ułóż jak najwięcej wyrazów z liter, które go tworzą. I uwaga, zapisz te wyrazy w zeszycie. Czyli otwierasz swój zeszyt, pamiętaj, że lekcję, datę i temat już masz zapisaną, więc teraz zapisz pod spodem. Ćwiczenie drugie, strona 16. I układasz wyrazy z liter, które wchodzą w napis. Festyn archeologiczny w Biskupinie. Jakie to mogą być wyrazy? Na przykład archeolog. Na przykład logiczny. Na przykład co my tutaj możemy jeszcze ułożyć? O, L, A. Imiona też mogą być. Powodzenia. Wierzę, że sobie poradzisz. Spróbuj ułożyć minimum 10 wyrazów. Zapisz je po przecinku. Wszystko jasne? Mam nadzieję. Jeśli nie, to pamiętaj, że możesz się w każdej chwili ze mną połączyć na Teamsie i dopytać o każde zadanie. Jak skończysz, zajmij się zadaniem trzecim. Przeczytaj nazwę zwierząt, policz w tych wyrazach sylaby, głoski i litery, uzupełnij tabelkę. Przypominam, sylaby, wyraz sarna. Koza, szczupak, owca, jeleń. S,
sylaby, na przykład ko, za, głoski k, o, z, a. Wpisujesz tutaj ich ilość. Litery. Liczysz poszczególne litery i wpisujesz ich ilość. Robiliśmy takie ćwiczenia. Na pewno sobie poradzisz. Zadanie czwarte. Ułóż hasła z wyrazów umieszczonych na kamieniach. Zapisz je starannie. Podkreśl zdanie oznajmujące. Zdanie oznajmujące, czyli to zakończone kropką. Pamiętasz, jak nazywa się to zdanie zakończone wykrzyknikiem? Jeśli pamiętasz, to napisz mi na Teamsach. I to prawie tyle w kartach ćwiczeń. Jeśli po zajęciach, po wykonaniu wszystkich zadań, jeszcze poczujesz, że się nudzisz i potrzebujesz coś zrobić, na przykład plastycznego, to na stronie 18, zobacz, możesz wykonać pracę plastyczną. Albo z plasteliny, albo z gliny, albo z masy papierowej. Cokolwiek masz dostępnego w domu. Jeśli nie masz, no to trudno. Możesz iść do sklepu, kupić plastelinę albo glinę i zrobić to w innym czasie, jeśli oczywiście będziesz mieć czas i ochotę. A jeśli masz, to możesz się pobawić już dzisiaj. I to tyle, jeśli chodzi o edukację polonistyczną. Za chwilę pokażę Ci, co masz zrobić dzisiaj z matematyki. I oto jest matematyka. Niektórzy pewnie czekali na nią z niepokojem, czy będzie, czy nie będzie. Niektórzy pewnie mieli nadzieję, że super, dzisiaj matmy nie ma, ale jest. Jest i powtarzamy mnożenie. Przypominamy sobie to, co robiliśmy w klasie przez ostatnie chyba 2 tygodnie. I do dzieła. Czytaj uważnie każde zadanie. Jeśli nie rozumiesz, czytaj po kilka razy. Zaczynamy od zadania pierwszego, jak zawsze. Jeśli potrafisz zrobić te zadania samodzielnie, działaj samodzielnie. Jeśli masz jakiś kłopot, pamiętaj, możesz do mnie zadzwonić na Teamsach. Będziemy robić wspólnie, ale teraz posłuchaj. Zadanie pierwsze. Dwie drużyny wojów strzegły budowy grodu. W każdej drużynie było po 6 wojów. Ilu wojów strzegło grodu? Zauważ, że najpierw masz zapisaną liczbę drużyn, czyli 2, razy, czyli po. Ilu wojów było w każdej drużynie? 6. 2 razy 6 równa się? Wynik sobie policz sama. Jeśli masz kłopot z mnożeniem, to pamiętaj, możesz wykonać dodawanie. Dwie drużyny po tylu samo wojów, czyli 6 dodać 6 równa się? Odpowiedź zapisz pełnym zdaniem. Ilu wojów strzegło grodu? Grodu z wielkiej litery. Strzegło wojów. Kropka. Zadanie drugie. Musisz przeczytać tekst, ułożyć pytanie, zapisać pytanie. Na końcu pamiętaj o znaku zapytania. Następnie wykonaj obliczenie. Do budowy bramy wjazdowej do grodu zużyto 3 stosy grubych bali. 2, 3. Jako pierwszą liczbę zapisujesz liczbę stosów. W każdym stosie było po 9 bali. Druga liczba to ilość pojedynczych bali w każdym stosie, czyli 9. 3 razy 9 równa się? Oblicz samodzielnie. I znowu, jeśli masz kłopot z mnożeniem, możesz sobie wykonać dodawanie. 3 stosy, 9, dodać 9, dodać 9 równa się? Na końcu zapisz odpowiedź na pytanie, które
zostało ułożone wyżej. Zadanie trzecie powinno być jasne. Pokoloruj taką samą kredką dzbanki z jednakowymi wynikami. Musisz wykonać obliczenia, wyniki zapisać na górze dzbanka, a na końcu je pokolorować. Pamiętaj, jesteś w domu, zadania wykonujesz zgodnie z poleceniem. To już nie kombinujemy. Jak skończysz, samodzielnie wykonujesz zadanie czwarte, piąte, a szóste z wykrzyknikiem jest dla chętnych. Mam nadzieję, że nie ma tutaj nic super trudnego i poradzisz sobie samodzielnie. Jeśli nie, to pamiętaj, że cały czas możesz się ze mną skontaktować i będę Ci pomagała już indywidualnie. Po zrobieniu tych zadań odszukaj wklejkę z numerem 9. W zeszycie do matematyki zapisz lekcja zdalna 1, dzisiejszą datę, czyli 9 listopada. Przyklej wklejkę, wykonaj obliczenia i masz wolne. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że taka forma Ci się podobała. Pamiętaj, że zawsze możesz zapauzować film w dowolnym momencie, wrócić do niego, zrobić go rano, zrobić to wieczorem, kiedy sobie tylko chcesz. Tylko pamiętaj, żeby pracować systematycznie, nie oszukiwać, pracować samodzielnie. Trzymam kciuki, wierzę, że wytrzymamy jakoś te wspólnie te 3 tygodnie, oby tylko 3 tygodnie i zobaczymy się już w grudniu w szkole. A tymczasem odpocznij po lekcjach, zrelaksuj się, wypij ciepłą herbatkę, poczytaj książkę, może obejrzysz jakiś ciekawy film. I do usłyszenia jutro. Pa, pa!